końcu jest, zobaczcie. Udało się trafić bagnet. I to w jakim stanie? Gonią mnie, uciekam. Ewelinka sobie tam pedałuje, ale pokażemy wam jeszcze, jaką składamy sobie siłownię. A wam co to przypomina? O, 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 o. Bo ja nie wiem, co Ewelinka ma na myśli. Dzisiaj pracowity dzień i dostawy paczek. Zobaczcie, co dzisiaj dostaliśmy. To jest żywa paczka. Co tam jest w tej paczce? Co tam jest w tej paczce? Żywa, ruchoma. Mama, co tam może być? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to nie jest to, o czym myślę, bo jak nie, to od razu odsyłaj. Nie no, zwracamy towar. A to Hania. Siemanko, widzowie. Dzisiaj mam dużo pracy. A później gdzie jedziemy? Do Hollywood. Do Hollywood? Ty do Hollywood, a my na poszukiwania. Jadę do babci. No pojedziesz na służbę do babci. O takiego! A my jedziemy z mamusią na poszukiwania. Nie, nie. Jak sobie coś ubzduramy, to nie ma zmiłuj. Jedziemy na poszukiwania. Jeszcze 30 minut temu była prawie wiosna. A tu przyszła śnieżyca. Jedziemy sprawdzić miejsce tak zwanych rzutów. W naszych rejonach nie było działań wojennych. Natomiast w momencie, kiedy Sowieci weszli do naszego miasta, te oddziały niemieckie, które jeszcze broniły właśnie wstępu do miasta, zaczęły uciekać. W momencie, kiedy oddalali się od naszego miejsca zamieszkania, po prostu wszystko, co mieli przy sobie, wyrzucali. My te miejsca nazywamy miejscami zrzutów. No i występuje tam bardzo dużo ciekawych przedmiotów, w tym odznaczenia, klamry, nieśmiertelniki, no i rzeczy osobiste żołnierzy niemieckich, które były u nich w kieszeniach i które musiały być wyrzucone. Czasami nawet i złota obrączka się trafi. Mega osobiste pamiątki. Że ci się w ogóle chciało przyjechać, zamiast z domu sobie paznokcie robić i grzać się przy kominku. Zawsze mi tak nagadasz, to później aż miło jechać. Zobaczymy, co mnie tu zastanie. Zima na pewno. Pierwszy sygnał. Spójrzcie. Jeszcze nie wiem, co to dokładnie jest, ale okulary mi zaparowały. Wiesz, harmonijka może być, nie? Często się trafia w takich miejscach, tych naszych rzutów, o których mówię, harmonika, ponieważ co? No, żołnierze niemieccy lubili też sobie pograć na harmonikę. Zresztą nie tylko. Przecież wcześniej to był popularny instrument muzyczny, pomimo tych ciężkich, kryzysowych chwil. W każdej armii żołnierze stosowali harmoniki. Zawsze ktoś miał przy sobie. To też jest właśnie prawdopodobnie, bo zaraz się dowiemy w tej dolince, czy coś więcej występuje. Właśnie jeden z rzeczy osobistych żołnierzy niemieckich. Tutaj obok tej harmoniki mam drugi sygnał. Zobaczymy, co to jest. O, tu coś wypadło. Patrz. Co? Nie wiem, co to jest. A! Wiesz, co to jest? Nie. A państwo wiecie, co to jest? Bo ja już wiem. Aparat? Nie, kompas. Tylko, że te kompasy, one dlaczego nie mają tych w środku elementów? Kompas podczas wojny był bardzo istotnym dodatkiem. Bez kompasa żołnierz mógł się pogubić, a wyrzucając kompasy, żołnierze niszczyli te elementy, które pomiernicze, które były w środku, dlatego żeby nie zostawiać wrogowi przydatnych narzędzi do działań wojennych. Także taki kompas. Zobaczcie. Także działamy dalej.
dwa sygnały koło siebie, kompas i co? Harmonijka. I zaraz nas zasypie. No sypie niesamowicie dzisiaj. A za długo nie, nie przewidzieliśmy pogody, bo miały być opady, ale nie aż takie. Co ci tam tak chrupnęło pod tą opatą? Prawie na wierzchu. No bo tu jest, są, to są rzuty, one nie były zakopywane. Samochód? Tylko rzucane. A co masz? Nie wiem. Zrzut, rzuty rzutami. A co to jest? Jakaś blacha, co? Zgnieciona. Nie wiem, pomyślałam, że to górę. Ty, to aparat będzie, zobacz, bo tu jest ten. Spust. Jakie jaja. Pierwszy znany stąd aparat. Pokaż się. Może zdjęcie? Pstryk, pstryk, pstryk. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ale nie, to jest destrukt totalny, zobacz. Tu nie ma, nie ma nic, co na czym można by było oko zawiesić. Zobacz, czy jest klisza. Tak. Gdzieś pewnie obok. Ja. Ale widzisz. Ciekawe, bardzo ciekawe. Nie widziałem jeszcze takiego starego aparatu. Ciekawe, co to za marka. Dobre, dobre. Co tam, co tam? Zobacz. Japa mi się cieszy. Nożyk? Nie, to nie, gdzie nóż? No, znaczy nóż, nóż. Bagnet wojskowy, zobacz. Tylko nie wiem, co to za, przepraszam, odmiana. Krótki jakiś kordzik. Nie ma nakładek, by były drewniane. Drewniane i wiesz, i no, w ziemi zgniły, nie? Zobaczcie. Rączki drewniane? Rączki tak, drewniane były, nie? Mhm. Zobaczcie, widzowie, jak to wygląda. Niby jest w ładnym stanie, natomiast pokorodowany. Szkoda, że tych okładek nie ma. Niektóre miały bakelitowe, niektóre bagnety miały bakelitowe nakładki i do dzisiaj możemy je w całej okazałości wykopać. Za chwilę też pokażę wam w ogóle, w jakim miejscu to wychodzi. To jest praktycznie, jesteśmy na ilu tu? 10 metrach kwadratowych i wyszło kilka przedmiotów. Właśnie tak to wygląda. Natomiast warunki są no, nie za ciekawe, nie? Jeżeli chodzi o dzisiejsze poszukiwania. Ale jest dużo emocji. Zostańcie z nami do końca. A tymczasem bagnet. Może emocji we mnie nie ma, natomiast się cieszę, bo takie bagnety w takich miejscach trafia się raz w czasie. Jeżeli wy prowadzicie poszukiwanie, gdzie były działania wojenne, to tam tych bagnetów jest napęczki. U nas to są rzeczy pojedyncze. Nie uśmiechasz się, bo ci pewnie usta zamarzły. No jest zimno, zimno, nie? Też już cały przemokłem. No ale co, pasja poszukiwań bierze górę nad logicznym myśleniem. Dajesz, maleńka, dajesz. Dajesz. Ach, moje ręce. Ewelinka tam się dogrzewa, a ja mam klamrę. Ciężko się tu dzisiaj naprawdę szuka. To są tak ekstremalne warunki. A ta klamra jest bez nakładki. Szkoda, szkoda. Nawet nie widzę. Uwierzcie mi, że nie widzę nawet, co tutaj jest. Spójrzcie, jak ja wyglądam. Okulary zaparowane. Ciężko nawet dopatrzeć, doczytać, czy ma jakieś sygnatury, napisy. Pewnie pokręcimy się jeszcze chwilkę, no i będziemy zmykać, bo nie da się po prostu. Nie da się nagrywać, bo widzę, że też kamera paruje. Pomimo, że jest to ciekawe miejsce i dużo tutaj rzeczy wychodzi. Z naturą się nie wygra. Wszystkie przedmioty, co znaleźliśmy, są koło tego drzewa. Tam Ewelinka coś znalazła, walczy. Już ja podejdę do ciebie. Co to jest? Przewróć się. Kawałek linijki chyba. A wiesz, co to jest? Nie, no wydaje mi się, że kawałek jest, linijki. Tak, to służyło do wykreślenia map. No, tak to określę. Osoba, która miała mapę, jakby nanosiła jakieś tam swoje namiary, gdzie mają się poruszać żołnierze. Bynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że
do czegoś innego służyło i niekoniecznie było to związane z II wojną światową. Tak, mam zmarznięte ręce, że nie mogę tego obkręcić. Kamera cała mokra. Twoja ofiarność i poświęcenie jest godna pochwały, kochanie. Naprawdę. Święty Mikołaj, gdzie idziesz? Gdzie idę? Po skarby, kochanie. Także widzisz, miałem przeczucie, że tutaj coś będzie, dlatego że ogólnie to miejsce jest znane. Tutaj się u nas dużo działo, wzdłuż tych cieków wodnych Niemcy zasuwali na północ. My tu już wcześniej chodziliśmy, stąd robiąc pozwolenie do WKZ-u. Celowo to miejsce naniosłem na miejsce naszych grupowych poszukiwań, bo w takich miejscach się zawsze wraca i szuka. Jest coś. Sygnał jak dzwon. A zimno jak wy. Co masz? Wy. Ludka jakiegoś. Ludka. Jeździ z bez głowy. Żołnierzyk? Jakiś, nie wiem co to jest, nie widzę, wiesz. No, wiesz, ja mam okulary zaparowane i tak nagrywam intuicyjnie. Nie żołnierzyk, ale bez głowy. A tutaj jest, a co jest, co to jest? A. Ręka. No. Jeździec bez głowy i bez rąk. Ale z czego to jest figurka wykonana? Nie wiem, ołów, jakiś odlew. Z zimna mu zobacz. Podpadały. A zimna? No. Nieźle, nieźle. Jest ci zimno w rączki? Jest, ale no musiałem ściągnąć, bo do tego, do filmowania, bo ufajdolone mam rękawiczki, kamera by cała była zapaskudzona. Melduję wykonanie zadania i kończymy na dzisiaj. Coś bez entuzjazmu to mówisz? Bo ja się już cieszę, jak siedzę przy kominku. Spójrzcie, jak Ewelinka zmarzła. Pokaż swój patent na ogrzanie rąk. Skarpetki, papeczki. Ale cieplutkie. Najważniejsze, żeby dogrzać się, bo naprawdę... Czyste jakby, co nie? A, zobaczcie, jakie mam ręce. Aż czerwone. No, ja też. Za chwilę będziecie mi amputować. Oglądajcie nas dalej. My jedziemy na zakupy. Po mój ulubiony przysmak, bo przemarzłem, to mam chęć coś tam sobie poogryźć. A później wam pokażemy jeszcze naszą siłownię. Całą taką drabkę, całą w śniegu. Jak skosił, zobacz. Nie ma znaku. Nie ma. Gdzie my się wybraliśmy? Naprawdę. U nas się dużo dzieje. Zaczynamy ćwiczyć, tak jak obiecaliśmy na początku roku. Gonią mnie, uciekam. Ewelinka sobie tam pedałuje, ale pokażemy wam jeszcze, jaką składamy sobie siłownię. No bo przecież co chcemy zrobić? Siłownię. Nie, zgubić wagę. A, no. I o to właśnie walczymy. U mnie jako taka dieta się utrzymuje. Przygotowałam coś pysznego dla mojego Krzysia. Zaraz zobaczycie, co to takiego. Dietetyczne danie. Skarbie, że się objadam zieleniną. Dla ciebie też coś pysznego przygotowałam. Moje najlepsze danie. Proszę bardzo, smacznego. Dziękuję. Możecie mi wierzyć lub nie, to co za chwilę zobaczycie, jest jednym z ulubionych moich dań. Ciężko mi się odnieść, dlaczego akurat lubię to, natomiast sesanie szyjek jest no czymś, co sprawia mi przyjemność i przede wszystkim to lubię. Może mięsa tutaj nie ma bardzo dużo,
Ewelinka często mi gotuje. Dzieci u nas tego nie jedzą. Tylko mi to smakuje. Dlaczego by nie z tego nie skorzystać? Plus jest taki, że jest to białko, nie ma tu węglowodanów. Także to też jest po części dietetyczne jedzenie. Także smacznego. Smacznego. Nie ma lepszych przekąsek. Szyjki z kurczaka. Wiesz, co mi to przypomina? Z dżownicę? Nie będę wypowiadała głośno. A wam co to przypomina? O. O, o, o. Bo ja nie wiem, co Ewelinka ma na myśli. Nie powiem. I kolacyjka zjedzona. Zostały chrząstki z szyjek. Tosia będzie też miała wyżerkę. Czyli tanio, zdrowo i dla dwóch. Voilà. Tak oto wygląda nasza siłownia. Na razie za dużo tego nie ma. To są nasze stare rzeczy, które mieliśmy. No i postanowiliśmy od nowa skompletować swoją siłownię. Mamy ławeczkę, mamy stojaki, brakuje nam jeszcze gryfu. No i mamy kilka odważników, takie 15-kilówki, 10. Brakuje nam takich mniejszych 2,5-kilowych kilówek dla Ewelinki. Mamy ciężarki, żeby wzmocnić bicepsy. Myślę, że lada chwila będzie komplet. Jeżeli macie jakieś żelastwo, jest wam zbędne, chętnie przyjmiemy to od was. Oczywiście w zamian dla poszukiwaczy i dla osób, które też nas oglądają, zaprezentujemy taki pakiet ćwiczeń, które wzmocnią całą część ciała, bo my z myślą, że będziemy chodzić po 6-8 godzin dziennie z wykrywaczem, no niestety musimy mieć tą taką, potocznie mówiąc, tężyznę i wzmocnić cały układ naszego ciała, kręgosłup, wszystkie mięśnia, żeby po prostu fizycznie dać radę. Ty też będziesz ćwiczyć? Ale będę ćwiczyć, bo to piąte. Dajesz. Dajesz i Hania będzie z nami też ćwiczyła. Ty nie ćwiczysz. Ale mi czy ćwiczymy? Ja sobie. A co jest to za ćwiczenie? Idź sobie. Co to za ćwiczenie? Zarkami ten... Na pośladki, nie? Nie. Wzmocnisz się też z nami, nie? Nie wiem. Ja to tak jest te coś, że tak trzyma i tak... No to też będziemy mieli tutaj swojej siłowni domowej. O co jej chodzi, bo ja nie rozumiem. Ale to się mi się przyczepiło. I tym oto akcentem chcieliśmy zakończyć dzisiejszy filmik. Jak widzieliście, przemarzyliśmy. Trochę fantów naciągnęliśmy z ziemi. Trochę poćwiczyliśmy. I co, Ewelinka? Kończymy na dzisiaj dzień, tak? Żegnamy się z wami, z widzami. Żegnamy się. Oczywiście zostawcie subskrypcję, lajki, skomentujcie. Prawda, Hania? Tak. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was, obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.